Cześć, witam na kanale Format C w kolejnym odcinku kursu Worda. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wstawić do Waszego dokumentu obrazy z różnych źródeł. Poznacie również dostępne w aplikacji opcje formatowania obrazów. Musimy wskazać kursorem miejsce w dokumencie, w którym ma zostać wstawiony obraz. Klikamy lewym przyciskiem myszy. Z panelu górnego wybieramy zakładkę Wstawianie i obraz z pliku. Wybieramy plik z dysku, który chcemy wstawić do naszego dokumentu i klikamy Wstaw. Word oferuje zestaw wbudowanych narzędzi służących do formatowania obrazów. Należy jednak pamiętać, że nie jest to program do obróbki graficznej zdjęć, więc narzędzia dostępne w aplikacji nie są doskonałe. W bardzo łatwy sposób możemy usunąć niechciane tło z naszego zdjęcia. Wybieramy narzędzie Usuń tło. Wszystko, co zostało pokryte taką fioletową fakturą na naszym zdjęciu, po ponownym kliknięciu przycisku Usuń tło zostanie usunięte. Jak widać, tło zniknęło. Ja teraz zresetuję obraz, żeby pokazać na nim resztę narzędzi dostępnych w formatowaniu. Możemy zmieniać jasność, kontrast, wyostrzenie naszego zdjęcia. Zestaw takich predefiniowanych, gotowych filtrów. Możemy zmieniać nasycenie kolorów i całą kolorystykę zdjęcia. Możemy nakładać różnego rodzaju efekty artystyczne, na przykład szkicołówkiem i wiele, wiele innych. Mamy dostępnych również wiele obramowań do zdjęć. Tu kilka przykładowych ramek. Poza samym wyglądem zdjęcia możemy również formatować jego położenie. Możemy zdecydować, w jakim obszarze naszego dokumentu zdjęcie ma być prezentowane. Możemy również zdecydować, jak zdjęcie ma się zachowywać względem tekstu na stronie. Czyli możemy zdecydować, że zdjęcie jest wyświetlane w ramce, czyli jeżeli na przykład zmniejszymy to zdjęcie, to tekst będzie dookoła tego zdjęcia. Ale możemy chcieć również, żeby tekst był tylko na górze i na dole zdjęcia, żeby dookoła niego tekst się nie znajdował. Możemy chcieć, żeby tekst był przed zdjęciem, czyli niejako, żeby zdjęcie stało się tłem do naszego tekstu, albo odwrotnie, żeby zdjęcie przykrywało nasz tekst. Mamy również możliwość wstawienia obrazu bezpośrednio z internetu. Żeby to zrobić, klikamy na zakładkę Wstawianie, Obrazy online i wpisujemy, jaki obraz nas interesuje. Po wyszukaniu obrazu wybieramy taki, który nas interesuje i klikamy Wstaw. Mamy możliwość dodania również zrzutu ekranu bezpośrednio do dokumentu Word. Wybieramy Wstawianie, zrzut ekranu i wybieramy okno, którego zrzut chcemy wykonać. Można dodać również zrzut wycinka ekranu. Wybieramy zrzut ekranu i klikamy wycinek ekranu. Zaznaczamy to, co chcemy wstawić do dokumentu i zrzut automatycznie zostaje dodany. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, cześć.